Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszej recenzji mam nie lada gratkę dla wszystkich wielbicieli muzyki w najlepszym wykonaniu. Będę dzisiaj recenzował dla was słuchawki Panasonic HD10, czyli model typowo audiofilski, kosztujący w okolicach 1000 zł. Dokładne ceny możecie sprawdzić w opisie filmu w linkach. Mowa tutaj właśnie o tych słuchawkach. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać niepozornie, jednak gwarantuję wam, że jest to sprzęt najwyższej półki, jeśli chodzi o jakość wykonania i jakość dźwięku. Naprawdę zrobiły na mnie pozytywne, ogromne wrażenie i testując je wraz z DAC-iem Asus Xonar Essence STU, stanowiły świetny duet uzupełniający się wzajemnie. Tak więc zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, za chwilkę poznacie wszystkie szczegóły na temat tych słuchawek, takie jak parametry techniczne, wagę, potem będą wrażenia dźwiękowe w sekcji dźwiękowej. Natomiast zobaczcie jeszcze szybciutko, jak jest z dopasowaniem tych słuchawek do użytkownika. Są naprawdę wygodne, ważą swoje, ponieważ jakieś 320 gram, natomiast jakość materiałów sprawia, że można w nich słuchać muzyki przez kilka godzin i naprawdę czujemy duży komfort. Nie są to najwygodniejsze słuchawki, jakie testowałem, ale na pewno jedne z najwygodniejszych. No dobrze, teraz przejdźmy sobie do dalszej części recenzji. Ok, moi drodzy, więc szybko zobaczymy sobie te słuchawki, jeszcze jak one wyglądają właściwie. Powiem wam tak, w komplecie powinien być jeszcze jakiś worek, torba do przenoszenia. W każdym razie w egzemplarzu testowym go nie miałem. Mamy przejściówkę z dużego jacka na małego jacka. Przedłużenie 3-metrowe jeszcze. Same słuchawki mają przewód o długości 1,20 m z takim łamanym mini jackiem i przewód ze słuchawek jest odłączany, więc świetna rzecz, ponieważ gdyby się uszkodził lub gdybyśmy mieli w domu jakiś jeszcze bardziej audiofilski przewód, to możemy go sobie podmienić do tych słuchawek, chociaż sądzę, że przy tych parametrach to tutaj już mamy przewód z miedzi beztlenowej i tak dalej, najwyższej jakości po prostu. Oczywiście do testów używałem tego DAC-a Asus Xonar Essence STU, sprawdził się świetnie w połączeniu z tymi słuchawkami. Jeśli chodzi o parametry, mamy tutaj 50 mm przetworniki, czułość jakieś 92 dB, oporność 18 Ohm, więc słuchawki grają nawet na smartfonach bardzo dobrze. No i pasmo przenoszenia, zobaczcie sami, bo nie uwierzycie, od 4 Hz do 50 kHz. Po prostu nie spotkałem jeszcze słuchawek z takim pasmem przenoszenia. To jest jakaś bajka. No i faktycznie oddają to też w połączeniu z takim sprzętem, oddają ten dźwięk w każdym najdrobniejszym szczególe. Aż po prostu nie chciało się ich zdejmować, przestawać słuchać. Natomiast zobaczmy po kolei. Mamy pałąk z takiej grubej skóry, ładnie obszyty. Tutaj mamy mięciutko. Pałąk jest elastyczny, wytrzymały. Następnie mamy prowadnice z prawdziwego zdarzenia, metalowe, z podziałką, precyzyjnie chodzące. Mamy to wzmocnione plastikiem, co prawda, ale też to całość tworzy bardzo solidną. Następnie mamy obudowy nauszników z plastiku też dobrej jakości. Tutaj mamy troszkę inne tworzywo, logo Panasonica. I pokażę wam teraz świetną rzecz. Regulacja nie dość, że tutaj, to jeszcze tu, moi drodzy. Możemy je sobie dopasować do głowy w kilku płaszczyznach. Tutaj, tutaj oraz poprzez regulację obrotu samych muszli, które obracają nam się aż w ten sposób. No i widzimy w środku te piękne przetworniki Multi-Layer Film, czyli MLF, 50 mm przetworniki HD, czyli po prostu taki twór Panasonica, który potrafi zmierzyć jakością dźwięku. No i mamy ostatnią ważną rzecz, jeśli chodzi o komfort, czyli nauszniki. Nauszniki, jak widzicie, są nieregularne, jeśli chodzi o wypełnienie, tak żeby słuchawki dobrze dopasowały się do naszej głowy, oprzyte najwyższej jakości skórą, bardzo delikatne, bardzo miękkie w dotyku. Zobaczcie. Zapewne mamy tutaj memory foam, tak więc piankę, która nam się odkształci, najwyższej jakości. Po prostu komfort, komfort i jeszcze raz komfort. No i do tego jakość wykonania i jakość dźwięku. Jeśli chodzi o sam wygląd, no słuchawki są dość proste. Mnie osobiście wyglądem nie powalają, natomiast podobają mi się bardzo prowadnice i wygląd tych przetworników, że nie mamy tutaj żadnych osłon, widać to wszystko, jest to naprawdę bardzo fajnie pomyślane. No i słuchawki przy okazji są też naprawdę wytrzymałe.
Więc generalnie ja mogę je tylko chwalić. Nie dopatrzyłem się żadnych wad. Jeśli sądzicie, że 1000 zł to jest wada, jeśli chodzi o cenę, to powiem Wam, że w przypadku takiego sprzętu nie jest to żadna wada. A teraz zapraszam Was na wrażenia dźwiękowe. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Słuchawki Panasonic HD10 to naprawdę świetny produkt, co prawda drogi, ale skierowany do specyficznej grupy odbiorców. Odbiorców szukających słuchawek z najwyższej półki, dających najlepszą jakość muzyki. Właśnie te słuchawki takie są, wykonane są super, grają jeszcze lepiej i naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. W tej kwocie naprawdę są warte tych pieniędzy, które trzeba wydać. Jeśli jesteście maniakami dźwięków najwyższej jakości, macie w domu jakiś dobry amplituner, DAC czy inne urządzenie, które potrafi dźwięk w odpowiedni sposób przetworzyć tak, aby był najwyższej jakości, wtedy musicie też mieć odpowiednie słuchawki, żeby w pełni cieszyć się tym bogactwem, szczegółowością i dynamiką dźwięku. Dlatego takie słuchawki są idealnym zwieńczeniem zestawu dla audiofila. Oczywiście, jak wiecie, ja audiofilem nie jestem, natomiast cenię sobie wysoką jakość dźwięku i te słuchawki naprawdę mi ją zapewniły. Tak więc jeszcze raz podsumowując, polecam dla najbardziej wymagających użytkowników. Za chwilę jeszcze ocena końcowa, podsumowanie, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!